Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję oczyszczacza powietrza Levoid Core 300S. Zacznijmy od opakowania oraz obudowy. Po otworzeniu opakowania znajdziemy od razu instrukcję obsługi, jednak ciekawostką jest to, że kupując sprzęt w sklepie producenta, otrzymujemy także na maila taką instrukcję, więc nawet gdybyśmy ją zgubili, zawsze będzie pod ręką. Niżej znajdziemy oczyszczacz powietrza Levoid Core 300S. Od razu na nim są też przyczepione karteczki z podstawowymi informacjami na temat sprzętu. W środku pod pokrywą jest jeszcze oczywiście filtr. Omawiając obudowę sprzętu, to całość ma taką elegancką bryłę i postać takiej niedużej tuby. Powietrze jest wciągane dookoła po całej powierzchni od dołu. Następnie jest filtrowany w środku i wypuszczany od góry. Od góry mamy także panel do sterowania, który składa się z kilku klawiszy dotykowych. Dodatkowo mamy mały ekranik, a także diody informujące o stanie urządzenia. Idąc po kolei, mamy tutaj timer, za pomocą którego możemy ustawić, za jaki czas urządzenie może się automatycznie wyłączyć. Dalej jest tryb nocny, podczas którego urządzenie generuje tylko 22 dB, przez co totalnie sprzęt nie będzie nam nawet przeszkadzał w sypialni, gdybyśmy chcieli całodobowo oczyszczać powietrze. Kolejny klawisz ustawia tryb pracy, gdzie do dyspozycji mamy 3 prędkości i przełączając się między nimi, od góry zmienia się podświetlenie przy jedynce, dwójce albo trójce. Przechodząc do klawiszy po prawej stronie, to od góry mamy tryb automatyczny, który sam dostosowuje prędkość wentylatora w zależności od jakości naszego powietrza. Niżej możemy wyłączyć podświetlenie, jeżeli by nam to na przykład przeszkadzało w nocy. Ostatni klawisz to blokada klawiszy, żeby przypadkiem czegoś sobie nie przełączyć, co sprawdzi się też, jeżeli mamy w domu dzieci. No i na środku jest jeszcze włącznik, który włącza lub wyłącza sprzęt. Nad nim mamy ikonkę Wi-Fi, no bo urządzenie oczywiście za pomocą tego modułu łączy się z naszym smartfonem, co pozwala na zdalne sterowanie. Dookoła włącznika mamy jeszcze taką podświetlaną obramówkę, która za pomocą kolorów może informować nas o aktualnym stanie powietrza. Kolor niebieski oznacza, że powietrze jest bardzo dobre, zielony, że po prostu dobre. Kolor pomarańczowy oznacza średnią jakość powietrza, a gdy zapali się kolor czerwony, oznacza, że powietrze ma niską jakość i wtedy zalecane jest uruchomienie tego mocniejszego trybu oczyszczania. Na tyle mamy przyczepiony jeszcze przewód zasilający, a ostatnim elementem jest filtr, który skrywa się pod dolną pokrywą. Ważne jest to, że przed rozpoczęciem korzystania należy wyjąć ten filtr i pozbawić go folii ochronnej. Jest ona tu umieszczona na czas transportu, żeby filtr się na przykład zbędnie nie zanieczyścił. No bo też trzeba przyznać, że urządzenie przybywa do nas z daleka. Marka Levoid to tak naprawdę sprzęty z USA. No i na tamtym rynku odnosi spore sukcesy, a u nas w Polsce dopiero zaczyna intensywniejsze działania. Wracając jednak do tego filtra, jest on tak naprawdę trzystopniowy, ponieważ najpierw mamy taki wstępny nylonowy filtr, który zbiera większe zanieczyszczenia, może zbierać też włosy, kłaczki, sierść czy kurz, więc wszystko to, co po prostu lata nam w powietrzu. Dalej jest filtr HEPA, który pochłania już taki drobniejszy kurz, wszelkie cząsteczki, pyłki, dym. Jest to taki główny element filtra, który faktycznie pochłania największą ilość zanieczyszczeń. Na końcu jednak jeszcze mamy filtr z węglem aktywnym. On zatrzymuje i rozkłada już takie najmniejsze cząsteczki, może też przechwytywać zapachy czy eliminować lotne związki organiczne. Taki zestaw filtrów pozwala wyeliminować wszelkie zanieczyszczenia ze skutecznością 99,95%. Usuwane są nie tylko pyłki, kurz czy zapachy, ale także niektóre bakterie i wirusy o wielkości nie mniejszych niż 0,3 mikrona. Ciekawostką jednak jest to, że tak naprawdę do dyspozycji mamy 4 różne filtry. Ten omawiany, który jest od razu w zestawie, to taki standardowy filtr do uniwersalnych zastosowań. Mamy jeszcze jednak 3 inne filtry. Pierwszy jest dedykowany osobom, które mają alergie zwierzęce. Drugi jest zoptymalizowany do pochłaniania toksyn w przypadku smogu, większego zapylenia czy gazów. A trzeci jest przeciwko pleśni i bakteriom, stosowany w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Tak więc no, z biegiem czasu możemy sobie wymienić później taki filtr na bardziej nam pasujący albo stosować ten uniwersalny, który ma być wyważony najbardziej optymalnie do większości zanieczyszczeń w naszym powietrzu. Ważne jest to, że funkcjami tego oczyszczacza możemy sterować praktycznie z każdego miejsca na Ziemi,
za pomocą smartfona, jeżeli tylko mamy dostęp do internetu. Do tego przyda nam się aplikacja WeSync, która jest dostępna na Androida oraz iOSa. Po założeniu konta możemy dodać nowe urządzenie, jednak w większości przypadków też aplikacja sama nam podpowie, że urządzenie jest dostępne w pobliżu, jeżeli tylko je uruchomimy. Jeżeli tak się nie stanie, wystarczy przez kilka sekund jeszcze przytrzymać klawisz włączania na obudowie urządzenia, wtedy lampka Wi-Fi zacznie mrugać, co oznacza, że sprzęt jest gotowy do parowania. Podczas konfiguracji wybieramy sieć, z którą chcemy się połączyć, następnie podajemy hasło do routera, które zostanie przekazane do oczyszczacza. Po chwili całość powinna połączyć się z internetem, my na koniec możemy jeszcze dodać nazwę i tak naprawdę już można korzystać ze sprzętu. Większość opcji jest praktycznie taka sama, jak w przypadku tych klawiszy dotykowych, które są w panelu na górze. Mamy więc na środku informacje o stanie naszego powietrza, możemy także przełączać się między tymi trybami pracy, czyli tryb niski, średni, wysoki, jest też tryb automatyczny oraz tryb uśpienia, czyli ten tryb nocny z minimalną głośnością pracy. Ciekawostką jest to, że gdy klikniemy na tą informację o jakości powietrza, to znajdziemy wykres z informacją na temat tego, jaka była jakość powietrza w konkretne dni i godziny. Podejrzymy także, w jakim trybie urządzenie działało. Dodatkowo, gdy przesuniemy lekko do góry, znajdziemy informacje na temat zużycia filtra. Mamy tak samo wykres za ostatnie 24 godziny. Poza tym mamy dane, jak długo urządzenie działało oraz ile powietrza w tym czasie przefiltrowało. Na dole mamy jeszcze trzy klawisze. Pierwszy to zaplanuj, w którym możemy stworzyć harmonogramy działania, żeby urządzenie automatycznie włączało się i wyłączało o konkretnych godzinach w wyznaczone dni. Możemy tutaj też ustalić, w jakim trybie urządzenie ma działać, czy ma być podświetlony panel oraz czy taki harmonogram ma zostać włączony tylko jednokrotnie, czy ma powtarzać się w określone dni. Dalej mamy klawisz włączający i wyłączający urządzenie. Trzeci klawisz to timer, który pozwala ustawić, za ile sprzęt ma automatycznie się wyłączyć. Przesuwając od dołu do góry znajdziemy jeszcze kilka dodatkowych opcji. Pierwsza to display, czyli możliwość włączenia lub wyłączenia podświetlenia tego panelu. Mamy też display lock, czyli wspomniana już wcześniej blokada. Ostatnią opcją jest możliwość dostosowania czułości tego trybu automatycznego, czyli czy będzie to działało w trybie takim domyślnym, czy bardziej priorytetem będzie dla nas to, żeby urządzenie działało cicho, lub czy stawiamy po prostu na efektywność pracy. W prawym górnym rogu jeszcze znajdziemy kółko zębate z podstawowymi informacjami o sprzęcie. Mamy też informacje o tym, jak połączyć sprzęt do Amazon Alexa czy Google Home. Są tutaj także opisane komendy, z jakich możemy skorzystać, żeby głosowo zarządzać pracą oczyszczacza. Niestety w tej aplikacji nie do końca jest też wszystko przetłumaczone. Na przykład te komendy też objaśnione są po angielsku. Jednak w rzeczywistości komendy głosowe po polsku też jak najbardziej działają, więc jak najbardziej możemy powiedzieć do asystentów, żeby włączyć czy wyłączyć oczyszczacz i to jak najbardziej tutaj się zadzieje. W tych ustawieniach też możemy sprawdzić zużycie filtra, dostosować wyświetlane jednostki, możemy także włączyć lub wyłączyć powiadomienia o jakości powietrza, poza tym zmienimy ustawienia sieci Wi-Fi, możemy także udostępnić sprzęt innym osobom, a także uzyskać podstawowe informacje, jeżeli coś by nam tutaj nie działało. Tak więc, jak widzicie, tych opcji w aplikacji jest naprawdę sporo. Mamy tu praktycznie wszystko, co może nam się przydać w codziennym użytkowaniu, zarówno w kontekście sterowania sprzętem, czy to w domu, czy będąc poza nim, jak i ustawiania automatyzacji, czy podglądania potem skuteczności tego filtrowania. No dobra, a jak to wszystko sprawdza się w praktyce? W mojej ocenie oczyszczacz powietrza Levoid Core 300S jest bardzo skutecznym urządzeniem. Jest dedykowany do pomieszczeń o średniej wielkości, które będą miały maksymalnie około 50 m2, wtedy po prostu to oczyszczanie będzie najbardziej efektywne. Konkretnie mówiąc bowiem, możemy oczyścić maksymalnie do 240 m3 powietrza w ciągu godziny, jeżeli mamy uruchomiony ten najwyższy tryb pracy. U mnie w mieszkaniu jest na ogół całkiem niezłej jakości powietrze, jednak no i tak mimo to odczuwam to, że oczyszczacz faktycznie działa. Na pewno zauważam to wtedy, gdy gotuję, no bo te wszelkie zapachy po gotowaniu są szybciej usuwane niż w przypadku, gdy oczyszczacza w domu nie ma. Dodatkowo te drobinki kurzu, które latają w powietrzu, są zbierane w filtrze, dzięki czemu możemy rzadziej przecierać meble, no bo kurz już nie osadza się na nich, tylko jest wciągany do filtra. Taki sprzęt na pewno sprawdzi się dla alergików, sprawdzi się świetnie, gdy coś pyli, dodatkowo w okresie grzewczym, gdy jest większe zadymienie na dworze, bo na przykład jakiś sąsiad
nie do końca poprawnie korzysta z pieca, to taki oczyszczacz uchroni nas przed wdychaniem tych wszystkich niefajnych cząsteczek i całość jest właśnie przechwytywana w filtrze, a my mamy powietrze dużo czystsze. Osobiście korzystam z tego oczyszczacza w taki sposób, że za dnia jest uruchomiony tryb automatyczny, który całkowicie nie przeszkadza podczas codziennego funkcjonowania, z kolei w godzinach nocnych przełącza się w ten tryb cichy i wtedy spokojnie można spać, nawet przy cały czas filtrowanym powietrzu. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o Levoid Core 300S? Levoid Core 300S to naprawdę fajny oczyszczacz powietrza, który jak najbardziej może sprawdzić się w wielu domach czy mieszkaniach. Bardzo dobrze eliminuje wszelkie pyłki, kurz czy zapachy. Dodatkowo do dyspozycji mamy nie tylko taki standardowy filtr, ale możemy także dokupić trzy inne w zależności od naszych potrzeb. Całością możemy sterować zarówno z poziomu dotykowego panelu, który jest bardzo czytelny i intuicyjny, jak i również za pomocą smartfona dzięki darmowej aplikacji. Tych funkcji w takim programie też jest sporo. Możemy nie tylko sterować sprzętem, ale także podglądać statystyki pracy, żeby móc kontrolować, jak bardzo zanieczyszczone było powietrze oraz jak szybko zostało to przywrócone do porządku. Sprzęt aktualnie kosztuje niecałe 700 zł i uważam, że jak za taką jakość, za takie możliwości oraz skuteczność działania, jest to jak najbardziej uczciwa cena. No bo praktycznie wszystko możemy tutaj dostosować pod siebie, możemy także wymieniać filtry, jeżeli by nam nie pasował ten oryginalny, możemy sterować urządzeniem z domu czy poza nim, więc no jest wszystko, czego nam potrzeba. A co Wy myślicie o takim oczyszczaczu, czy u Was by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!